kupiłam sobie bambus, nie? I miał być ładny. Mam go 3 tygodnie. Wyrosło mu takie coś. Stare łóżko, nowe życie. Świecąca poduszka, no Jezus Maria, co ja jeszcze nie kupię? Co myślisz na temat poduszki LEDowej? Co? Moja. Dobra, spoko jest? No całkiem fajna. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam was na taki szał zakupowy do domu. Wiem, że bardzo spodobał wam się poprzedni film tego typu, na który was bardzo serdecznie zapraszam, bo jest tam bardzo wiele gadżetów, które mogą wam się przydać. I dzisiaj mam dość sporo rzeczy do pokazania, kilka pomysłów, które możecie zrealizować u siebie, kilka zmian, trochę niewypałów i przede wszystkim świecącą poduszkę Jaś. Ja mnóstwo rzeczy kupuję przez internet. Tak jest mi po prostu wygodniej, też znajduję coś na jakichś stronach, co jest mega drogie, a potem spędzam kupę czasu, żeby znaleźć to w opcji tańszej i tak mi się udało znaleźć lampę, która normalnie kosztuje 2600, a kupiłam ją za 400 zł. Nie wydałabym 2600 na lampę, nawet nie wiem jak, to musiałaby ona kurde chyba mi sypać złotówkami. To co znajdę i co jeszcze jest aktywne, linkuję wam w opisie tego filmu. I z racji, że kupuję przez internet, to używam takiej strony do zwrotu gotówki, o której wam już wspominałam, ale wiem, że bardzo często pojawiają się te pytania. Część z was pewnie już wie, że jest to Letyshops. Jest to strona z cashbackiem, czyli za każde zakupy, które robicie przez internet, dostajecie zwrot gotówki. Teraz Letyshops ma urodziny. Z racji tego eventu co 2-3 dni zostają zwiększone jakieś cashbacki. Możecie uzyskać aż do 30% zwrotu za zakupy. Czyli jak wydajecie za coś stówkę, to 30% zwraca do was. Ważne, aby ta wtyczka tutaj świeciła się na zielono. Wtedy wiemy, że wszystko gra i zwrot będzie naliczony. Tutaj wam to jeszcze podkreśla. Ja mam aktualnie nazbierane 47 zł i 11,50 będą naliczone. Zapomniałam kupić przez cashback tej lampy. Po prostu mój błąd. Wtyczka świeciła mi się na czerwono i 400, które płaciłam za lampę, niestety sobie nie zaliczyłam i to jest mój błąd. Dlatego uważajcie, zawsze ma być na zielono. Ja to podkreślam, a sama zapomniałam. Dodatkowo, jeżeli kupujecie na AliExpress, mamy aż 5,5% za zakupy, więc naprawdę warto z tego korzystać. To ta strona pokazuje wam sprzedawcę. I tak, ocena sprzedawcy 91% pozytywnych ocen, więc super. Tutaj nie musicie się martwić. Teraz mamy historię cen i historia cen, widzicie, była różna. Aktualnie wzrosła o 4 zł. Maksymalna 72,95 i minimalna 67,50, więc dzięki tej wtyczce nie musicie się bać zakupów przez internet z takich stron jak AliExpress, gdzie wiem, że niektórych napawa to trochę przerażeniem i boją się, jak to będzie wyglądać, czy ktoś ich nie oszuka. No tutaj mamy czarno na białym, a właściwie zielono na białym, że wszystko gra. Także ja wam bardzo serdecznie polecam tą stronkę. Wiadomo, że to się powolutku zbiera, ale zawsze się zbiera. Jeżeli i tak robicie zakupy przez internet i możecie, załóżmy, nazbierać stówę albo nie mieć tej stówy, to zawsze uważam, że lepiej ją mieć. No, chyba logiczne, no nie muszę was przekonywać, że to jest fajne mieć dodatkową kasę niż jej nie mieć. Dobra, na samym początku zrób tutaj pauzę, leć, zrób sobie herbatę, kawę, a może trochę wody, może jakiś soczek pomarańczowy, a? I wracaj do mnie. A teraz co? No zaczynamy. Mam tego dość sporo. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie? To są całe zakupy, które chcę wam pokazać. Tam jeszcze coś leży i na komodzie coś leży. Więc troszkę tego jest. I pierwsza rzecz to takie koszyczki. Są to koszyczki z Action. Ja mam je w dwóch wielkościach, zobaczcie, wygląda to bardzo ładnie. Ja w ogóle, nie wiem, mam fazę na te plecionki. Ta faza mi się już otrzymuje od gdzieś około roku. One są w różnych wymiarach. I ja stwierdziłam, że kupię sobie te koszyki do wiatrołapu, bo tam będę zmieniała całą aranżację, wszystko będzie inaczej. Natomiast zwróćcie uwagę na to, gdy będziecie w Actionie i powąchajcie te pojemniki, bo czasami one są źle przewożone, źle przechowywane i śmierdzą taką zapleśniałą trawą. Te nie śmierdzą.
Ja chciałam dobrać to wszystkie te egzemplarze, które były, po prostu śmierdziały. Jak się wchodziło w tą półkę, to był jeden smród, no nie? Takiej zgniłej, skiśniętej trawy. No i to potem się Wam przeniesie do domu. Bałam się, że po prostu nie wywietrzeje mi to, więc zrezygnowałam z tego i stwierdziłam, że zaczekam na następną partię i wtedy zaopatrzę się w te pojemniki. To są takie koszyki, które mam na komodzie i to są koszyki misz-masz. To znaczy, jak nie wiadomo, gdzie to wsadzić, a leżało na przykład, leżałoby to na blacie, jak portfel, kluczyki czy okulary przeciwsłoneczne, to wpadają do tego koszyka i przynajmniej mam porządek. Wszystko jest w jednym miejscu. W ogóle uwielbiam pojemniki, które są z tworzyw naturalnych. Przez co, wiecie, nawet gdy one nam się znudzą, zniszczą i tak dalej, to to jest trawa, więc no nie szkodzi to w żaden sposób naszej naturze, nie generujemy śmieci. Cena tych pojemników też jest przystępna, bo ten mały koszyk chyba kosztował 8 zł, a ten duży 14 albo 18, jakoś tak, więc są to naprawdę niskie kwoty, a wydaje mi się, że koszyk prezentuje się całkiem fajnie. Lubię koszycki! Lubię koszycki, lubię koszycki. Już mój mąż się ze mnie śmieje, że ja co chwilę przywlekam do domu jakieś inne koszyki. Znaczy, jemu się tak wydaje, każdemu facetowi się wydaje, że przywleka się więcej do domu niż się faktycznie przywleka. No wiecie jak jest. Kolejne rzeczy, i tutaj też mam koszyk. I to są koszyki, które jak pokazywałam Wam na Instagramie, znowu odsyłam, wzbudziły u Was bardzo wiele pytań. Skąd są, gdzie dostałam, gdzie kupiłam? Ja pitole kruca pysk, ile razy można uderzyć ręką w ten sam koszyk? Ponieważ ja mam takie same koszyki, tylko że o wiele większe, tylko kolorystycznie inne, ten kolor mi się bardziej podoba. Te są z IKEA, ale w IKEA niestety nie ma mniejszych rozmiarów, są tylko takie duże, a mi zależało na takiej osłonce, na takie mniejsze kwiatki. I ten jest super, kosztował 25 zł za sztukę i kupiłam ich chyba z 7 sztuk, ponieważ mam w nich zioła, widzicie, teraz jest w tym kwiatek. Kolejna rzecz, która nie generuje śmieci, a przy tym, wiecie, cały liściak wygląda o wiele ładniej. No i drugi to ten kwiatek, to się nazywa Zambia? Nie, nie wiem. A ja po prostu kupuję liściaki, ktoś się mnie pyta, ej Marta, jak to się nazywa? A ja, o nie wiem, ładne, to wzięłam. Nawet nie wiem, czy je się jakoś inaczej pielęgnuje. Wszystkie tak samo podlewam w tym samym momencie, czy jak mi się przypomni. Jak już gadam o kwiatkach, to pokażę Wam mojego aliena. Podobno świetne kwiatki. Dobrze czyszczą powietrze, wiecie. To było dla mnie ważne. Natomiast strasznie mnie ten kwiatek przerażał. Ja przechodziłam koło niego tyle razy w sklepie i przerażał mnie. Bałam się go. Miałam wrażenie, że on kiedyś wstanie i podejdzie do mnie i mnie zacznie głaskać. Może drapkać. Może tak sobie fobię wytłumaczę. W każdym razie jest okropnie dziwny. Boże, to są jakieś takie paluchy wyrastające z ziemi. Stwierdziłam, że trzeba walczyć z fobiami i skoro jest taki brzydki, chociaż nie jest w sumie brzydki, ale tak sobie to w sklepie wytłumaczyłam, to dam mu dom. Ale kwiatek to jeszcze nic. Patrzcie, jaki był brzydki o słońce. Mam taką szczotę do kurzu. Kupiłam sobie i ona jest bambusowa. Nie wiem, czy te Włochy też są bambusowe. Nie wiem. Pisze, że bambus. Chociaż wydaje mi się, że chodzi tylko i wyłącznie o ten element, ale było mi to niezbędne. Było mi to niezbędne do czyszczenia żaluzji i jest to kupione w Mrówce. Super sprawa, świetna sprawa, ale najlepsza jest nazwa. Ja zawsze myślę, nie wiedziałam, jak to się nazywa, no takie, zawsze mówiłam takie coś, takie z takim czymś do kurzu, takie wiecie, i się to wyciera i wszystkie te sexy pokojówki takie coś mają, nie? No wyobraźcie sobie minę sprzedawczyni, jak mówiłam, że sexy pokojówki takie coś mają. Jeszcze jest czysta, bo mam metkę, jeszcze nieużywana i to się nazywa kurzawka. Kurzawka, poważnie, kurzawka. Mi się kurzawki zawsze z czymś innym kojarzyły. No ale skoro już ona jest z bambusa, to pokażę Wam, kupiłam se bambus, nie? I miał być ładny. No i wygląda, jakby miał przejścia takie dość spore. Mam go 3 tygodnie. Wyrosło mu takie coś. Nie wiem, czy coś źle robię. Ma być w wodzie, więc mam taki... To też kupiłam w Mrówce i to miało być stojak na świeczkę, ale stwierdziłam, że wsadzę w to bambus i będzie pięknie, nie? No i nie jest. Pojemniczek. Człowiek się zapyta, do czego taki pojemniczek, chociaż obrazek w pojemniczku sugeruje, do czego on jest. My kupiliśmy go do Cargo na przyprawy.
poprzednio wszystkie przyprawy trzymaliśmy w czymś takim. I to jest spoko, tylko że my w dwójkę, oboje mądrzy, stwierdziliśmy, że jesteśmy takimi świetnymi kucharzami, że sobie nie ponaklejamy naklejek tutaj na to, no nie? Bo przecież po węchu poznamy, co to za przyprawy. No i na początku żeśmy poznawali, ale jak te przyprawy na przykład poleżały 2 tygodnie i już zapomnieliśmy, wymieszaliśmy sobie pojemniczki, to tak przestaliśmy wiedzieć, co w tych pojemniczkach jest i tylko jesteśmy w stanie rozpoznać kurkumę, bo żółta, cynamon, no bo wali cynamonem, lubczyk, no bo to wiadomo, ale się skończył. I tam potem mamy jakieś zioła, które generalnie myślałam, że poznam majeranek od tymianku, ale okazuje się, że jednak nie jestem w stanie poznać majeranku od tymianku. Nawet się zrymowało. I te pojemniczki idealnie mieszczą się w naszym cargo na szerokość, bo ono jest dość wąskie. Tutaj sobie mogę powkładać normalnie te pojemniczki z przypraw, nie przesypywać tego, tylko zamknąć i włożyć i przynajmniej wszystko mam opisane, opakowane, wygląda to ładnie, nic się nie przewraca podczas otwierania szuflady i zdecydowanie lepsza alternatywa. Patent! Czas na patent. Ponieważ jak wiemy, nad grzejnikami musi znajdować się jakaś półka, konsola, parapet, cokolwiek, no nie? I my w kilku miejscach, zazwyczaj ten grzejnik znajduje się pod oknem. No nie? Ale w kilku miejscach mamy grzejnik na ścianie bez okna i stwierdziliśmy, że przydałby się nam jakiś parapet. I w Castoramie wpadliśmy na takie półki. One są w kilku wymiarach, są montowane po prostu do ściany, a ta półeczka pójdzie, z racji, że idealnie pasuje nam wymiarem, do wiatrołapu nad grzejnik i tam znajdą się na przykład pojemniki na klucze. Dla nas świetna alternatywa i jeżeli ktoś szuka, no to może warto zerknąć sobie na półki, które by Wam pasowały pod resztę na przykład, nie wiem, mebli w domu, w danym pokoju i dopasować do tego półkę. Jedyne, czego ubolewam, to nie ma większego wymiaru, bo już bym miała zamkniętą sprawę nad grzejnik w sypialni. Natomiast no mamy 2 wymiary, jeden z nich jest najszerszy i niestety nie ma nic większego, także smuteczek. Tackę sobie kupiłam lustrzaną w Actionie. Stwierdziłam, że piękna jest. Wzięłam. W domu okazało się, że jest udupcona z jednej strony, więc mnie trochę oszukali, bo tam była naklejka, nie? Pod naklejką było udupcone. Kupiłam, stwierdziłam, że będzie super. Po prostu lustrzana tacka i teraz aktualnie nie mam jej gdzie położyć. Także też mi się zdarzają zakupy pod wpływem chwili. A była jedna, nie? Nic tak nie działa. Bo jak jest coś jeden, dwa, że się już kończy, to człowiek chętniej to bierze, no nie? No bo mi wykupią, bo mi wykupią. No i tak też w przypadku tej tacki było i nie wiem, co z nią zrobić. Może jak będę miała na przykład jakieś biurko do malowania, to sobie tutaj ładnie poukładam perfumki, kosmetyki, czy tam jakieś podkłady. No kto wie, kto wie. Na razie leży i się kurzy, bo nie wiem, co z nią zrobić. Poduszki, przechodzimy do poduszek. Ja sobie wzięłam zielone poduszki i one są z Jyska. One mają 45x45 i kupiłam je na przecenie. To jest taka zgniła zieleń, myślałam pod kątem wiatrołapu, ponieważ tam będę obszywała, dawała nową poduszkę. Słuchajcie, zaraz po nagraniach przyszedł mi ten materiał do wiatrołapu na obszycie tej poduszki i już Wam pokazuję, jaki wybrałam. Ale to jest piękna, intensywna zieleń. Tutaj wchodzi taki morski, niebieski trochę, natomiast jest to czysto zielony odcień. Przepiękny! I taki milusi. One mają taki deseń jakby liści, co idealnie mi się komponuje z zielenią, która jest w wiatrołapie, z obrazkami, które tam chcę umieścić i jakimiś ewentualnie kwiatkami, bo Marta i liście to ostatnio ma fazę taką, że szok. Poduszki są spoko, no poduszki jak poduszki, zobaczycie w każdym Jysku. Nie były też drogie, no bo tak jak mówię, były na promocji. I teraz czas na hit tego odcinka, tak się mi zdaje przynajmniej, czyli poduszkę LEDową. Także dajcie mi chwilę, bo ona ma tutaj takie coś, gdzie musimy wyłożyć sobie aż 2 baterie takie, wiecie, zegarkowe. Do środka wkładamy normalnie sobie poduszkę, wypełnienie. Ona ma wymiar, jakbym chciała to Wam powiedzieć, tylko nie mam pojęcia, jaki ma wymiar ta poduszka, przysięgam. Najlepsze, że tu są ostrzeżenia, nie? Że jeżeli produkt nie jest używany, to trzeba wyjąć z niego baterię i coś tam, coś tam. No jak dla mnie taki dziwny pomysł, żeby wkładać w poduszkę LEDowe światełka. Dobra, idziemy po bateryjki. Nie wiem, jak Wy sądzicie, ale dla mnie takie bateryjki w poduszkach to już jest taki trochę przerost formy nad treścią. Mam nadzieję, że mam dobre bateryjki i muszę iść po
śrubokręt, bo to jest na śrubokręt. Przywlekłam sobie śrubokręty, mam nadzieję, że któryś będzie pasował. Wszystko na wizji. Jestem jak but stępa. Nie trzeba odkręcać tych śrubek, bo to się otwiera tutaj z boku, nie? No buc i jeszcze raz buc, no nie? Klepnij się w ten głupi łeb. Boże święty, czekajcie, teraz je muszę zakręcić, nie? To też może potrwać. Dobra, zdążyłam prawie zgubić śrubki, nie? W tym wszystkim, no. I patrzcie. Czekajcie, czy to działa? No i gdzie? A ty nie widzę, żeby to świeciło. 69 zł za tą poduszkę zapłaciłam. Patrzcie. Specjalnie, żeby wam pokazać świecącą poduszkę LED. A Jezus, no i teraz poszło. Poduszka mi świeci. Czekajcie, ściemnię obraz. Mam świecącą poduszkę LED. No bo po prostu powiem wam, że to jest wyższy level interior design. Jak nic. Kupiłam poduszkę, świecącą poduszkę kupiłam. Będę z nią chodzić do toalety, wiecie, będę sobie świecić drogę, żeby przypadkiem się nie pierdzielnąć w mały palec, bo to boli. No bo po prostu poduszka zakup życia, nie? Jedyne 70 zł. Najlepiej wydane 70 zł w moim życiu. Jak ona będzie wyglądała w ciemności, bo teraz nagrywam, gdy jest jasno, to dodam wam dzisiaj na Instagramie. Zobaczymy, czy ona będzie świecić i czy będę w stanie oświetlić sobie nią drogę do toalety nocą. Pośmiejemy się razem. A może ona do wiatrołapu pójdzie jako świecąca poduszka LED. No skoro już kupiłam, to muszę zostawić tą... Jak to się nazywa? Poszewkę! Więc jakby co, to kupione jest w Home & You. Kupiłam tonę materiału obiciowego. Znaczy ten generalnie jest był na obicie sofy, ponieważ myślałam, że to jest identyczny kolor jak ten, który mamy. Natomiast nie uwzględniłam tego, że nasza sofa ma już jakieś 7-8 lat i generalnie, no powiem wam, że trochę wypłowiała od słońca, trochę się wybrudziła i ten element, który obszyłam świeżym materiałem obiciowym, ma całkowicie inny kolor niż reszta sofy. Chyba obiję sobie nim łóżko, ale to wam nagram taki osobny film, czy byście chciały zrobić to same w domu. Wiecie, dać nowe życie staremu łóżku, łóżku? Stare łóżko, nowe życie. Miał to być ilość materiału na dwa podłokietniki, ale coś źle wymierzyłam i chyba mam tutaj 60 metrów materiału. Ja nie wiem, jakiej wielkości musiałabym mieć podłokietniki, żeby to wszystko, wiecie, zagrało. Brawo ja, jak zwykle. Będziemy zmieniać, znaczy już zmieniamy, jeżeli ktoś obserwuje nas na Instagramie, to wie, że prace trwają i to w ferworze walki. Zmieniamy całą aranżację salonu i na ścianie pojawią się właśnie takie panele i to są panele ze sklepu Kronosfera. Powiem wam, że to są panele 3D, wyglądają identycznie jak kamień, są idealnie kompatybilne z naszą wyspą, z naszym blatem. Wygląda to tak przepięknie, że ja jestem zakochana w tym elemencie i musiałam w tym filmie pokazać wam, że kupiliśmy właśnie takie panele na ścianę, bo do tych paneli zaraz dołączę żarówki, uchwyt na telewizor, więc chciałam, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Daję wam linka do tego naszego kamienia, który mamy. No po prostu efekt jest oszałamiający. Film z całości zmiany, jak się je układa, jak je zamawialiśmy i jak zmieniamy cały salon, pojawi się tutaj, ale przypuszczam, że nie wytrzymam do publikacji tego filmu i w pierwszej kolejności pokażę wam go na Instagramie. To musieliśmy zmienić uchwyt na telewizor. Udało nam się dzięki temu bez żadnego kucia, wiercenia, gipsowania, szlifowania puścić kable w ścianie telewizyjne, żeby nie szpeciły i nie wisiały przed ścianą. Wygląda to milion razy lepiej. I wymyśliliśmy sobie, że damy sobie żarówki na górę, bo też za ścianą będziemy mogli puścić kable od tych żaróweczek i wtedy będziemy mieć takie ładne kinkiety. Pokazuję wam kinkiety. Nam zależy na czymś bardzo delikatnym, wiecie, lekkim, żeby one nie rzucały się jako pierwsze w oczy, tylko dawały nam klimat. I wybraliśmy coś takiego. One są kupione w Leroy Merlin. Jeden taki kinkiet kosztuje 15 zł. Żarówka nie jest w komplecie. O,
sobie wyjmę. Wygląda on w ten sposób. Jest bardzo delikatny, matowy, czarny, no bardzo klasyczny. Można go tutaj góra, dół sobie dopasować. I do tego mamy żarówkę. Ale jak widzicie, jest to żarówka LED, która jest czarna. Normalnie ta żarówka wyglądała właśnie tak. Więc zobaczcie sobie. I teraz, gdy włożyliśmy tą żarówkę w ten klinkiet, to zobaczcie, jak to wyglądało. No tragedia, no nie? Więc Krzyś postanowił zakleić ładnie tą żarówkę, jak widzicie, i po prostu ją sprayem pomalować na czarno, przez co ona wygląda jak część tego klinkietu i w żaden sposób nie razi po oczach. Więc to jest taki nasz patent, który też uskutecznialiśmy w przypadku lamp zwykłych sufitowych, które są otwarte i widać było tą żarówkę, a przede wszystkim osłonkę tej żarówki, która była biała, gdzie cała lampa utrzymana jest w kolorystyce czarna plus ciemne drewno i ten biały dość mocno się gryzł, natomiast przy takim zabiegu możecie, wiecie, bardzo ładnie zakamuflować tą żarówkę i wygląda ona o wiele lepiej. Kolejna sprawa to żarówki są LEDowe, kolorowe i one też są kupione w Action. Nie wiem, no poprawcie mnie, będę mówiła jak będę mówiła. Wyglądają one w ten sposób. One są sterowane za pomocą telefonu, więc wchodzimy sobie w aplikację, instalujemy, parujemy te żarówki i tutaj możemy sobie zmieniać kolory, możemy zmieniać sobie natężenie tego światła i bardzo wiele różnych rzeczy tam są, wiecie, no różne kolory, i różowy, i czerwony, i ciepły, i do czytania, i niebieski, no jaki tam tylko chcecie. Że są to żarówki, które świecą dość lekko, to jest bardziej taki dodatek, niż żeby faktycznie świecić w ciągu nocy. Jest za słaba, aby oświetlić Wam całe pomieszczenie, natomiast jako dodatek do jakiegoś tam klosza, kinkietu czy czegoś, bardzo fajny efekt dają, robią i można przyszpanować na imprezie. Ja Was bardzo mocno zamęczałam odnośnie dywana, polski być trudny język, dywanu z takimi kwadratowymi wzorami w stylu boho i wszędzie na stronach ten dywan kosztował 700, 800, 1200 zł, w zależności od wymiaru, natomiast najmniejszy wymiar zaczynał się od 400 zł, gdzie to było niecały metr na 1,20 m, gdzie to wyglądało bardziej jak chodniczek niż jak dywan. I ja w Jysku, mam go zapakowanego, więc Wam tutaj pokażę tylko i wyłącznie grafikę. Zobaczycie go w aranżacji salonu. Ja w Jysku kupiłam go za 299 zł na promocji z 499 albo 199. Sprawdzę na Paragonie i Wam dam znać, tutaj się poprawię. Natomiast i tak to była o wiele niższa kwota niż musiałabym zapłacić w każdym innym sklepie. Co prawda te kwadraty są nieco jaśniejsze niż w przypadku innych dywanów tego typu, bo tam jest wykonane to z czarnej, że tak powiem, materiału, a ja mam ciemno-szary, ale i tak dywan wygląda bardzo ładnie, a jest o wiele tańszy. Kolejną rzecz, którą kupiłam, to tak jak mówiłam na samym początku, jest to lampa, która normalnie na każdej stronie, na której patrzyłam, wiecie, wyświetlały mi się reklamy na Instagramie, bo zaczęłam szukać tej lampy w Google i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie kosztowała od 1900 do 2600 zł, co jest dla mnie ogromną ceną za lampę. Jest to lampa wykonana z wikliny. Ja ją chcę dać w salonie nad stolik. Oczywiście ja ją kupiłam jeszcze za niższą cenę. Potem jak sprawdzałam przed nagrywaniem tego filmu, to cena podniosła się o 70 zł. Aktualnie jest wyprzedana. Warto poświęcić ten jeden dzień, poszukać czegoś dłużej i zaoszczędzić 2000. Zostawcie kciuka w górę, bo to będzie oznaczać, że podobał Wam się ten film i że chcecie takich materiałów więcej. I ja za każdym razem, jak coś będę kupować, to będę to zbierała i Wam tutaj pokażę. Może coś akurat Wam się przyda, jak nie wiem, chociażby sprawa z tym dywanem. I w ogóle bardzo dziękuję wszystkim osobom z Instagrama, które pomagały mi w poszukiwaniu dywanu. Wysyłaliście mi linki, podpowiadaliście, jak wpisać w Google i tak dalej, i tak dalej. Wasza pomoc jest nieoceniona i bezcenna. Bardzo się cieszę, że Wy mi chcecie pomóc, no i tym bardziej ja chcę pomagać Wam, bo jestem tutaj dla Was, więc piszcie w komentarzu, jakie też treści filmu chcielibyście tutaj zobaczyć na kanale domowym. Ja się z Wami żegnam, całuję i ściskam bardzo mocno. Do zobaczyska. Pa!